Dzień dobry wieczór, z tej strony ponownie Starki, a oto oczywiście Bound by Flame. I powiem wam szczerze, stworzyłem już, no bądź alternatywną rzeczywistość, gdzie nasz bohater Wulkan jest mistrzem władania mieczem, jednak mimo tego, że jest to trochę łatwiejsze, nie jestem w stanie się przekonać. Dlatego też po prostu odnowiłem też zapis, ten oto, w którym właśnie walczymy nożykami. Kupiłem nowe, rozwinąłem trochę inaczej, proszę. Mam nawet jakieś takie tutaj opcje, lepsze, powiedzmy, właśnie parowanie czy coś. Ale nie będę teraz może, no jakby to najłatwiej wytłumaczyć przedstawę tego wszystkiego. Powiem tylko jedną rzecz, patrzcie tutaj. To jest jedno z najlepszych chyba funkcji, jaka może istnieć. To drugie, 30 prędkości ataku, jeszcze 10 many za pokonanie wrogów. Pozwala to nam osiągnąć wpływ serca świata, który... No proszę, na najwyższym poziomie się mam maksymalną magię, zwiększa regenerację życia. Ale teraz to się może nie będę zastanawiał. I no i ostatnio dotarliśmy do tej wioski, pokonaliśmy rycerza. Teraz przydałoby się zająć paroma innymi sprawami, wiecie, mało rozkręcać. Mr. Vulcan, what brings you here? No co mi to sprowadza? Dobra, macie dla mnie jakąś botę? With our shortages of food and fighting men, our worn-out equipment and the growing lines at the healing house, I cannot deny our village is sorely in need of help. Sadly, I fear that these are not the sort of problems you're used to dealing with, unless I'm much mistaken. Maybe I'll surprise you. So what's the problem with the healing house? Quite simply, Mirana cannot keep up. She spends every waking minute giving out supplies to the refugees and refuses to admit that she cannot help everyone. She thinks she's fooling me. I have heard rumors that her food stock is running low. Unsurprisingly, the crowds outside are becoming restless. I believe they wish to continue handing out our food reserves as though they were unlimited. This is not the case, and thus, it is not an option. So, you want someone to put her down? Why, I never suggested any such thing. I just wish she would see reason, for all our sakes. But I have asked nothing of you. I was merely answering your question. No dobra. Oczywiście musieliśmy się wtrącić, ale spokojnie. Jakoś sobie poradziłem, więc kolejny dialog. Dobra, wartownicy potem. Zobaczymy. Jak to skomentuję? At first I thought they were disobeying orders. Now I think maybe they don't even understand them. If you're stupid and incompetent, you should be digging turnips, not taking care of security. You're beginning to worry me. Is it really that bad? Are you kidding me? The state of their weapons is enough to make you cry. Maybe they'd be good for splitting logs. Personally, I'm not capable of judging the aptitude of our sentries, but their poor results speak for themselves. Doubtless, you should share your observations with Mason, the chief of the watch. I should warn you, however, that he is of a somewhat stubborn nature. Wouldn't be the first I've seen. I need the reports about this beast that attacked the villagers. I fear I am unable to be of help. I'm still not entirely convinced that it even exists. All I know is that several villagers have vanished. One villager is at present in the doctor's care, following a supposed encounter with the said beast. These swamps are crawling with dangers. There is nothing to suggest anything out of the ordinary. The refugees are always inventing horror stories in an attempt to force us to open our gates and let them inside. It might be worth checking it out. You said you lost one of your patrols, right? That is so. You should speak with Randvall. He was most anxious to go out and hunt the beast down, but we needed him here. Now that we have more able bodies to guard our gates, I imagine he would be keen to pick up the scent once more. No dobra. W takim wypadku mamy wszystko, co trzeba było. We'll talk again later. I teraz tylko zająć się tym wszystkim ponownie. No. W sumie, coś bym mógł takiego powiedzieć na temat stylu wojownika. Łatwiej mi się walczyło na pewno z grupą. Ale no nie jestem w stanie powiedzieć tego samego o pojedynczych wrogach.
prostu zdecydowanie łatwiej było dla mnie spotkać się po prostu z pojedynczym wrogiem przy użyciu sztyletów. Ale dobra, na obecny moment muszę tylko pogadać teraz ze wszystkimi tymi kompanami ewentualnymi. Troubling event that happened during the meeting between the mercenary and the steward. Yeah, the short version is that I have a demon living inside of me. A demon? The knight has never heard of such a creature. Should he be worried? A nie wiem szczerze, co wybrać. For now it's just a voice in my head that doesn't seem to want to hurt me. But if I start spitting fire and attacking everybody, I'm counting on you to do what has to be done, okay? The knight is honored by the trust placed in him. He will not betray it. I'll leave you. Na razie jeszcze go zostawię, bo w sumie z tego co kojarzę, to muszę odnaleźć gdzieś tego całego, jak mi tam było, no, kapitana, po to, żeby przyjął go do tych nieugiętych ostrzy, czy jak tam było, chyba tak. Okej, kogo my tu mamy? Czyli to nie tutaj jednak, zresztą nieważne, bo jednak jakiś przedmiot za darmo, nie omieszkam z niego skorzystać. Ja bym najemnika. Czyżby w końcu? Po tak długim czasie jakaś czapka do nas dołączyła. Brzydki, ale daje chociaż ten 1%, więc no chyba będę musiał to niestety ubrać. Okej, są tu wszyscy chyba towarzysze moi potencjalni. Sybil, can I talk to you? Yes. See you later. Tak, faktycznie, mam tutaj po prostu wszystkich kompanów dostępnych. Ale to dalej nie to, czego szukam. Dziwne. Dosłownie pokazuje mi, jakby tu, tutaj gdzieś był ktoś, z kim można pogadać. Oczywiście nikogo takiego nie ma. Pewnie to kwestia tego, że kapitana nie mogę znaleźć. Albo nie wiem, czego jeszcze, ale... No dobra, może nie będę się tym przejmował, po prostu skrzynki, inne rzeczy. I miejmy nadzieję, że odnajdę coś, co będzie warte mojej uwagi. Zresztą drogą, może warto byłoby światło uruchomić. Ja zdecydowanie łatwiej teraz będzie zwiedzać to wszystko. No i cóż. Nie wiem, co jeszcze mógłbym powiedzieć o tym wszystkim. Poza może tą taką kwestią, że w sumie to... Nie, no słów mi brakuje. A, no właśnie. No i sądzę, że ta gra jest fajna, tylko może nie do końca najlepiej zrobiłam co? Nie wiem, czemu teraz nagle to się wykonało, pokazało, ale dobra. Ogłuszacz. To jest jakiś młotek? Aha, okej. Okay. Czyli taki młotek, który naprawdę jest powolny, ale ma mocne przerwanie akcji w ogóle. Nie wiem, czy z tego korzystam, ale zobaczmy, co można tutaj zamocować, tak. Lepsze przerwanie akcji. Zwiększenie chyba obszaru. Albo... obrażenia. I tutaj pewnie będzie tak samo. No. Ale dobra, nie będę go nosił, bo jak mówiłem, nie chcę się za bardzo obciążyć czy coś. I w sumie teraz jedyne, co zostało, to odnaleźć tego całego naszego przywódcę. Zająć się jakimiś zadaniami. I w tym mogą sobie wziąć jakiegoś towarzysza, ale standardowo zapomniałem o tym. Chociaż dobra, zajmę się tym, co jest we wiosce, co... Może aż tak to nie będzie istotne. Teraz tak. Mam dwa miejsca, w których mam cel główny i dwa miejsca z celem pobocznym. Oczywiście, jak można się spodziewać, najpierw zrobię poboczniaki. O ile są możliwe do wykonania. Później na spokojnie, ewentualnie... Ruszymy do głównego. O, okej, jest skrzynka. Okej. Pomijając niektóre aspekty, to powiem szczerze, ta gra nawet jest ładna. Jest to może poziom, wiecie, Wiedźmina czy coś, ale... Naprawdę, w moim odczuciu ta gra nie jest pod żadnym względem zła. Mason czy Mason, nie wiem, czy on był tym kapitanem straży, czy kim.
Ale w sumie zanim coś to lepiej będzie, jeśli zrobię po prostu zapisa. Yeah, who are you? One of them fucking mercenaries, right? A, widzę, że mnie nie lubi. Mercenary, yeah. Sounds about right. You know what I call your lot? Oar blades. I got no time for oars. Maybe if you were to do something about your bad breath, the whores would let you get close to them. You know, I'm just saying. Go fuck yourself, Oarblade. Do I have to spill it out, or should I just put... Would you just shut your stupid mouth for 2 seconds, please? The steward sent me here to help you. Oh, that's all I need. Don't he think I got enough on my plate? Now he sends me some ore blade from God's nowhere. Hey, as long as it ain't me is paying for you, hey? You want to help? Knock yourself out. But I warn you, there's plenty to do. Get to the point before I set your breath on fire. All right, take it easy. No need to get nasty, eh? You want to help? Yes or no? Keep talking. Well, for a start, you could try and find one of my patrols that's gone missing. I'll change standardowy schemat. Maybe one of those half-wits was sleeping it off under a tree somewhere. But it's been a while now. Maybe something bad happened to him in the swamp. I guess I could go back and check. What a coincidence. That's exactly what I was gonna ask you. After that, well, I suppose a pro like you, I guess you would be useful helping out the sentries. It won't be luxury. I don't know if you've seen what we're supposed to fight with, but... Wow, if you can have a word with your quartermaster to see what he can do for my lads, you have my blessing. The benediction of a drunk. Better and better. It's what all us fucking mercenaries dream of. All right, I'll see what I can do. Right, we may be living in the arsehole of Virtue, but being armed like a bunch of tramps we can do without. And while you're at it, when you've been to the forge, you'll probably feel like letting off steam a bit. Why don't you go and take it out on my lads? What do you mean? Kick their arses so they can't sit down and get drunk instead of patrolling. And show them a couple of tricks while you're at it. A bit of training. Couldn't do no harm. Czyli takie standardowe. Wartownicy mi się zepsuli. No i po prostu weź coś z nim zrób. Ale dobra. I'll train your men later. When I can come up with a program that's adapted to their abilities. Whatever you like. Don't hang around too long, though, or the creatures in the swamp will take care of them before you get a chance. No, tak, tak, tak. Zobaczmy w ogóle, czy wie coś o bestii. A lot of the villagers have been complaining about a wild beast in the area. Do you know anything? Who knows if it's just one animal? The swamp's always been a bit dangerous. But since you want to know, one of my lads on the west gate swears up and down he saw something. And a patrol found another one tore up pretty bad. He's still in the healing house. Considering the bunch of cowards we got hiding in the village, if I was you, I wouldn't pay much mind to what they says. Or at least, don't go wasting your time until you got real proof. I'm going. I z nim po prostu mam pełne jakieś tam zadań różnej wagi, chyba tak najłatwiej można to nazwać. No i teraz mamy tą całą pielęgniareczkę, czy kto to tam był. I oczywiście krzynka, w której nie ma nic aż tak dobrego. Ale okej, okay, zobaczmy co ona powie na ten temat. You're not pissing blood, you're not vomiting your guts out. Both legs are in place and they seem to be holding you upright. Congratulations, it looks like you'll pull through. And now you'll excuse me, but I have other miracles to accomplish, and not much time to devote to people in your condition. I don't want to take up too much of your time, but I'd like to speak with you. Are you wounded? No. Are you a refugee dying of starvation? Hey, I'm a mercenary. We're always hungry. Why don't you go roast a chrysalian and come back and see me when you're twisted in pain? Przyjemna gościuwa, bardzo przyjemna. Haven't you anything better to do than bother me? Hang on a sec. The steward himself sent me here to give you a hand. Wonderful. I've been after him for months to get me some help, and he sends me an armed ape. You practice medicine, I presume?
Your tools seem rather barbaric. Listen, if you show me the recipes, I could probably help you cook up some remedies for these people. That's very kind of you. Unfortunately, what we are missing most are the ingredients. In fact, there is something that you could do. Ah, super, jest w końcu jakieś zadanie, kolejne. I'm worried about my assistant Haman. I haven't seen him for a while now, and I fear he might have gone into the swamps to look for the plants I need. We're forced to venture further and further in to find the plants we need. With all that's been going on lately, I forbade him from going back out alone, but the boy is nothing if not stubborn. Stubborn? Yeah, I hate people like that. Please find him. He's a good boy. He's done nothing but help others since he arrived. Without him, the House of Healing would be a house of death. If I'm gonna be slogging through the swamps anyway, might as well take a look around and try to bring back the plants you need too, right? You got any drawings or descriptions? Yes, that's a good idea. I would be grateful to you. But above all, try to bring back my assistant Haman in one piece. He is your priority. For the rest, basically, I need food, medicinal herbs, and of course, I wouldn't say no to a few pre-prepared potions. All of our stock seems to disappear so quickly. I'll give you the parchment that I made for Haman to help you recognize the specimens I need. He knows them by heart now, after so many trips. Right. Plants, potions, chow, and one assistant. If I come across any elven tea, would you like a cup of that too? Musisz Vulcan? Dobra, zobaczmy, czy ona wie coś może o bestii. Have you heard any rumors about a beast wandering around in the marshes? They are not rumors. There is something in these marshes, and I have a patient in a coma that confirms it. Something? What does that mean? Where can I find it? I don't know exactly what it is. The wounds don't resemble anything seen around here before. What you seek is large, powerful, and obviously has enormous claws at its disposal. Ale mnie wciąż znowu będzie ten cały olbrzymi nieumarły. Kurze, tego lubiłem, nie chcę kogo innego. If you really wish to fall upon that beast, that would be a good place to start. But bear in mind the possibility that it may be the beast which falls upon you. I'll take my leave. See you later. Okej, czyli w sumie jest jeszcze sporo różnych rzeczy. Może najlepiej będzie, jeśli zobaczę, co muszę zrobić tak właściwie teraz. Kryjówka bestiołaka jakaś. A, czyli ten potwór jest głównym zdaniem. Dobra, to nie aż tak szybko. A tu jakieś informacje o różnych postaciach też. Ale na razie nie będę się tym może zajmował. Dobra. Czyli muszę po prostu wziąć, pogadać z kapitanem. Co jeszcze mam takiego? Znaleźć zaginionych ludzi, kowala, pobić tamtych, jedzenie, asystenta. 5 mikstur leczniczych i jedzenie, jak już chyba wspominałem. No i asystent, dobra. W takim wypadku, skoro to wszystko, to może najlepiej będzie, jeśli po pierwsze zrobię zapisy. A po drugie już wezmę tych żółtodziobów. Your men can't afford to keep their thumbs in their asses. Knock yourself out, Pavlik. Thompson. Nie wiem, czy wszystkich naraz, czy osobno. Jeśli wszystkich naraz, to będzie trochę problemu, ale jeśli osobno, to... A, dobra, oni nie należą do zbyt silnych. Ale tak czy jak, lepiej zacząć od łuczników. A, i przy okazji odkryłem już, jak działają, można powiedzieć, te parady, czy jakoś tak. I tak wiem, że strasznie nieostrożnie tutaj walczę, ale... Ja już taki jestem po prostu. Że czasami się skupiam bardziej na walce, niż na ostrożnościach, czy coś. Czyli ty jeszcze więcej trzeba by... Dobra. Let's go.
Chyba powinienem się chyba trochę podleczyć, ale czemu by nie? Tym razem jeszcze ognistą broń sobie zrobię. Chociaż nie, nie. Mój błąd, po prostu w takim stanie życiowym lepiej nawet nie ryzykować. Czy tutaj znowu zrobię ten sam błąd co zawsze. Inaczej mówiąc, idę tam z niskim poziomem życia. W takiej sytuacji najlepsze co bym mógł zrobić to w sumie prawdopodobnie kula ognia czy coś. Ale nie wiem czy w sumie posiadam jakiekolwiek ulepszenia. Nie, dobra, to było oczywiste, że nie. Więc teraz tak. Mam 7 mikstur leczniczych, 5 muszę oddać. Mogę jeszcze wypić kilka. Oczywiście będę dostawał sporo obrażeń w ogóle, oczywiście. Nie, tutaj po raz kolejny lepiej byłoby z mieczem niż ze sztyletami. A ja głupi próbuję sztyletów na siłę używać. Ale spróbuję jeszcze raz, jeśli nie, to się przerzucę na miecz. I zobaczycie po prostu, jak jest dużo łatwiej przy jego użyciu. Nie, po raz kolejny na siłę próbuję przeciwko grupie używać sztyletów, chociaż wiem, że miecz jest dużo skuteczniejszy. No nie, nie. Wiecie co, ja tutaj mówię, że preferuję sztylety, a jednak udowadniam, że mieczem byłoby łatwiej prawdopodobnie. Jeszcze jedna próba, jeśli nie, to prawdopodobnie się po prostu przerzucę na mój zapis, gdzie no mówię, rozwinę wulkana pod miecz i zobaczycie jak tam by to wyglądało. W sumie nic tam nie stracę. Nie, przeciwko tej czwórce to nie wiem, czy da się sztyletami poradzić. Ja. Dobra, widzimy się za chwilę, jak już po prostu będę tutaj przy właśnie na tym zapisie, gdzie mam miecz rozwinięty. Zobaczycie, jaka będzie różnica. Dobra, jesteśmy w bitwie, co prawda pierwszej, ale już na trybie miecza, że tak nazwę. Proszę przy okazji, zobaczycie, jak to u mnie teraz pięknie wygląda, jeśli chodzi o cokolwiek w sumie. Mam tego właśnie dużo więcej pod każdym względem. I proszę. Po prostu blokuję ciosy i nawet na sam kontrach mogę sobie poradzić. A jeśli nie, no to tak czy siak. Regenerację zdrowia mam dużo szybszą i blokuję od wszystkich stron ataki, więc... Aha. Super. Tak się chwaliłem, że jest łatwiej, że przegram, ale... Tak jak mój błąd. Że skupiłem za bardzo na, powiedzmy, aspekcie właśnie... No, dobra. Za bardzo się skupiłem na blokowaniu, za mało na innych kwestiach. No, ale widzicie, jeśli się na spokojnie tylko podchodzi, to da radę. Trzeba na spokojnie więcej parować po prostu ciosy, czy tam trzymać blok, niż po prostu atakować. Ale proszę, nie było problemu. Dobra, druga runda. Na początek tylko patrzcie, jak pięknie się regeneruje zdrowie. Więc nie trzeba prawie nic robić, po prostu jak się ma pełną manę czy cokolwiek. I właśnie w świecie tylko i wyłącznie trzeba poczekać chwilę, jak się jest wojownikiem. Właśnie jak w sumie jest taka wolniejsza chwila, to... warto byłoby może też pokazać, jak rozdysponowałem punkty. Tutaj tak samo. Nie będę ukrywał, po prostu to są moim zdaniem najbardziej potrzebne rzeczy. Jakie są dostępne? No później jeszcze to oczywiście w pełni. Ale na to nie mam niestety punktów. Tutaj standardowe obrażenia. Regeneracja zdrowia. Wszystko co związane z parowaniem. Co prawda tutaj jeszcze nie ulepszyłem do końca, ale wiecie. Będę to robił wcześniej czy później. No. Pełna druga.
Nie, takie styl na parowanie nie jest niczym dobrym. Aj, chyba że po prostu ja jestem taki słaby. Oczywiście znowu muszę czekać, że się wyregeneruje, chociaż dobra, przyspieszę, to tą miksturą mam czyli dużo więcej, to nie powinien być problem. Nie no, chyba jest jeszcze trudniej niż było tam ze sztyletami. Nie, wiecie co, nie, to nie ma sensu. Ej, prawdopodobnie się skupię po prostu na walce zamiast na gadaniu, w sensie wyciszę mikrofon, spróbuję jeszcze jeden raz, potem przerzucę się z powrotem na sztylet i zobaczę jak to będzie. Najprościej w świecie już nie wiem. Najpierw wydawało mi się, że do grup łatwiejszy jest dużo miecze, tutaj jakoś nie. Ale dobra, się sprawdzi. Wiecie co, nie. Ja nie wiem co tu źle robię. Chyba będę musiał po prostu znowu spróbować ze sztyletem, by jakoś tak. Nie czuję tego przekonania, że tak naprawdę. Robię zapis, żeby nie było. No i widzimy się może już na tym podejściu, które będzie zwycięskie. Wiecie co, nie. Ja po prostu już nie wiem. Ale teraz jakąkolwiek, powiedzmy sobie szczerze, nadzieję na to, że to się uda. Spróbuję jeszcze raz. Ale to będzie już ostatnia próba, jeśli nie to. No, zostawię odcinek w takiej formie, w jakiej jest teraz. Będę pewnie po części niedokończony czy coś, ale. Ach, nie, dobra, to akurat była moja głupota. Ze sztyletami się nie udało, to teraz ostatnia próba z mieczem, żeby nie było próbowałem oba sposoby naprzemiennie. Jeśli się nie uda, to powiem tyle. Ta gra na pewno ma coś nie tak z balansem, czy cokolwiek tam było, nie było. Ewentualnie po prostu jest tak skonstruowana, że no nie do końca dla mnie, czy cokolwiek. Dobra. Nie, dobra. Chyba tu jest właśnie to coś, o czym zapomniałem wcześniej. No tutaj głównej postaci w sumie jest to, że umie zakładać te pułapki wszystkie. Tak.
I tutaj w sumie można chodzić delikatnie, widać znowu przewagę miecza. Nawet ja bym powiedział, że więcej niż delikatnie, bo... Proszę, jedna pułapka, miecz i spokojnie pokonam wszystko. If you whack them enough times, they remember how to defend themselves. Or are you up for giving them one last lesson? Okay, wiecie co? Nie, maybe nie later teraz. On. If I'm not careful, I might break a few bones. Okay. Może po prostu te bitwy nie były przewidziane na obecny moment, czy coś. A tak czy jak widzicie tutaj teraz, jak dużo łatwiej jest walczyć mieczem przeciwko grupom. I tak jest to, powiem szczerze, odcinek może niezbyt udany czy coś, ale ja przy tym zostaję. Na zakończenie pójdziemy tylko pogadać z Kowalem. I powiem szczerze, to pokazuje jednak, że definitywnie zostaję przy mieczu. Jakkolwiek preferowałbym sztylety czy cokolwiek, tak, no niestety w moim odczuciu nie jest to możliwe, żeby po prostu ze sztyletami sobie dobrze poradzić. Here we go. Another one of these. Open your eyes. Of course. Alas, nothing. So. Get that forge cooking. You've got work to do. I don't want to see so much as a dent in the guard's armor. And we need some weapons with edges that will actually cut something. I don't even have enough materials to forge a single sword worthy of the name. Sorry, but if what you want were possible, it would have been done long ago. What's more, I'm not really a blacksmith. If you want an assembly line of weapons, I wouldn't count too much on me. So what is it you need? Dobra, mów szybciej, tylko potrzebujesz. Everything you can possibly bring me. Metal, leather, coal, preferably in large quantities. A dozen or so pieces of each would make a start, I suppose. I'll take a look around and see what I can find. I'll be back. That's the next. Nie wiem, czy jesteś jakiś inny Kowal, ale prawdopodobnie nie. Zobaczmy swoją drogą, jak to jest pod względem tego, co posiadamy. Metal czyszczony mamy 8. No niestety. Surowy chyba jest, o ile tam był wymieniony. Skóra spokojnie. Chyba kwestia oczyszczonego. 10 sztuk? Mówili tuzin, to jednak 10. Dobra, czyli jeszcze tylko metal oczyszczony i zaliczymy to wszystko tak na, w sumie. Jakieś podsumowanie wszystkiego. Chyba 2 metale oczyszczone. 5? Nie wiem, czemu to robiłem, okej. Ale spokojnie. Tak czy siak, przynajmniej będę mówił trochę więcej. I'll get you some. Lovely. You've brought me a bit of everything, and that's a start. When you've brought me twice as much, then I can begin. Are you kidding me? Twice as much? You must be hard of hearing. Perhaps you should get yourself a horn for your... You've given me enough to begin planning, but nowhere near enough to equip... All right, I'll get them. And if I find a horn, I'll save it for you. I'll be back. Okay, czyli jeszcze więcej rzeczy potrzeba. Nie wiem. Nie wiem, czy to dobry pomysł na dzisiaj. Zobaczę w ogóle, jak tam jest właśnie z tym wszystkim. Metal surowy nie mam, oczyszczony pewnie też mi nie starczy, skóry jeszcze mam. Gdzie to jest? Nie. Tam mam, nie zwróciłem uwagi ile. Można tu niego kupię, tak delikatny padek, 6. Gdybym tego nie zrobił, to bym miał. Dobra, a póki co szukajmy gościa i kupmy od niego jego własny surowy metal. Mógłbym go potem oddać. Oh, that's perfect. You see, when you put a little effort in, you could. I think I'll tell Mason that his men can haul their own shit. If I came back here, I'd be tempted to invent a new alloy, maybe of your own.
Zobaczmy w ogóle, czy ma jakieś jedzenie. Pewnie nie, ale warto spytać. Czy masz jakiś famous elven bread that can feed a family? Are you insane? Do I look like a baker? Just because you have pointy ears, everyone assumes you schlep around with an enormous bag. I'm afraid I don't. And let me fill you in on a closely guarded secret among the elven people. Our bread is disgusting. Better that you eat sand, which will stay down easier, as well as tasting better. I'll be back. Mamy 10 poziom, tak czy siak. No i na tym będę kończył. Zapisujemy. No i dziękuję za uwagę w tym jakże specyficznym odcinku. No i co już najważniejsze, że i tak udało się. W tym momencie jeszcze muszę tylko pomyśleć, jak rozwinąć postać. A potem wszystkim zobaczymy co jeszcze, kiedy i czy w ogóle zmotywuję się. Gra super, ale no poziom trudności trochę niewyważony. No to już może nie będę więcej gadał, po prostu trzymajcie się. Hej, hej.